Bunkrze. Dawaj. Chodź. Idziemy ostro. Dawaj w lewo jeszcze. Mhm. Jakie masz napięcie? 15. Ja mam 14,7. O, jak nisko. Teraz pięknie idzie. To dawaj jak najniżej, Patry. Ło! Co to się odjebało? Co tam się stało? Słuchajcie, dzisiaj mamy fantastyczny dzień, niedziela, jest zimno, 8 stopni, spotkałem się kolejny raz z Patrym i się mega cieszę, jaram się na to spotkanie, przygotowałem się, naładowałem pakiety, ale też zrobiłem moda do gogli, bo mi rwało ostatnio zasięg, a w tej chwili mam cały czas 50 mega bitów na sekundę, przed chwilą poleciałem tam zobaczyć, czy będzie ok, i jest ok, zrobiłem też fajne dive'y. Mamy kilka cudnych drzew, takich żółto-czerwono-pomarańczowych. Dzisiaj sporo fajnych rzeczy na pewno tutaj zrobimy. Zapraszam Was do tego vloga. Lecimy, let's go! To było zarąbiste. Piękne to było, Patry. Dzięki. Te close call'e były jedyne. Gdzie jest mój dron? Gdzieś go zgubiłem. Tu jest. Super. Patry mówi, że adrenalina go skutecznie teraz ogrzała. Już nie jest zimno, pomimo że mamy 8 stopni, ale te motywy mnie też było gorąco. Były po prostu przemagiczne. I takie loty, gdzie mijamy się, lecimy ze sobą, są super. Robimy teraz sobie tak, że jeden lot robimy freestyle'owo, a drugi chasing. Czyli podążanie jednego drona za drugim. Ale jest naprawdę super. Zobaczę, ile mi zostało jeszcze. Okay. 3, 2, 1. Dobra, jedziemy od razu. Lecę na bunkier, ja cię ścigam. Czy w prawo? Aha. Zarąbiście, Patry. Przejdę troszkę wyżej i teraz mam cię. Dobrze lecisz, idealnie. Postaram się za tobą robić. I wydawaj w lewo. Genialnie. I dajemy tutaj pomiędzy tymi. Przedziłem cię i lecimy ostro w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Kręć, Patry, na niebieski i jedziemy nad bunkrem. No, super. I dawaj dalej, jeszcze raz. Jak idzie? Dobrze. To gadaj teraz ty trochę. Fajnie idzie, nie? Muszę cię dogonić i wyprzedzę cię. A zapieprzasz teraz. Okej, okay, mam cię. Powiedz mi, czy wolniej, czy szybciej? Dawaj za mną chwilę. Ok, jakbyś mógł mnie teraz wyprzedzić. Idziemy ostro. Wymieniam. Dawaj, Patry. Wow. Wow. Jestem przy bunkrze. Dawaj, chodź. Idziemy ostro, dawaj w lewo jeszcze. Mhm. Jakie masz napięcie? 15. Ja mam 14,7. O, jak nisko. Teraz pięknie idzie. To dawaj jak najniżej, Patry. Ło!
Co tu się odjebało? Co tam się stało? Prawie przypieprzyłem w słup, a tymczasem ty wyprzedzasz mnie później. Dawaj, dawaj. Wow! Tu się dzieje. Dawaj jak najniżej. Też bym się wpieprzył w słup. Wiecie, o te chlocie latają. Ej, to jest petarda, nie? Wow! Znowu. Co tam się stało, Patry? Jedziesz, jedziesz, jeszcze rundkę albo dwie. Dobra. Ja pójdę szerzej, dajesz? Wow, ale teraz bym się wpieprzył w maszt. Nie wiedziałem, z której strony go wziąć. Teraz było dobrze. Dawaj, 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 Patry. Lecimy, niebieski. Bunkier. Siatka. Przejście. Drugi bunkier. Dawaj. Maszt, wchodzisz, drugi bunkier. Teraz ja cię pogonię trochę. Okej. Okay. Dobra, mam. Piękny drift. Dobra. Okej. Okay. Możesz mnie wyprzedzić. Dobra, to będzie ostatnie kółko. Okej. Okay. I na home point. Nagrałem to. Wow. Co tu się stało? Pięknie, ej, chyba sam środek wycelowałem nawet. Tak? Nie, prawie. No nieźle. Nic się nie stało, tylko zgubiłem filtr ND, ale tak poza tym jest ok. Nie było jakiegoś specjalnego crashu. To dawaj go poszukamy. Coś, ty nie masz szans, żeby go znaleźć. On jest mały. No teraz motyw był konkretny, bo wchrzaniłem się w jeden słupek. Nic się nie stało, oprócz tego, że zgubiłem filtr. Ale jeszcze teraz w ten krzaczek, którego w ogóle nie było widać. Albo konkretnie, nie? Kilka minięć było naprawdę świetnych. Mam jeszcze 17 minut na tej karcie pamięci, także spoko. Lecieliśmy centralnie za sobą. Ja wymijałem Rafała, Rafał wymijał mnie i tak na zmianę w zasadzie. I pod koniec Rafał przypieprzył ten mały słupek, po czym stracił filtr ND i jest nieźle i będziemy go raczej szukać, ale nie wiadomo, czy go znajdziemy. Ale tak to chasing był bardzo znakomity. Poszedłeś teraz po prostu... No petarda. Mówiłem, że petarda. Jak ci się lata? Jest fajnie. A czujesz głód lotów? Że brakowało mi tego? No. Bardzo. No, uzależnia, co? No. Ogrzaliśmy się tym, że była adrenalina w postaci chasingu i naprawdę było dosyć gorąco i pogoda dopisuje nam słońce. Fajnie, Patry, dzięki ci bardzo, trzymaj się. Widzimy się niedługo. Dokładnie. Pa. Także dzisiaj słuchajcie, szybkich 5 pakietów i lecimy do domu. Jest zimno, 8 stopni, nie ma co dodatkowej historii snuć, ale mamy postanowienie takie z Patrym, żeby latać jak najczęściej chasingiem, ćwiczyć sobie, żeby się tak wyćwiczyć, a w chasingu, żebyśmy się mijali, żeby to było tak, jakbyśmy lecieli po sznurku. Nie jest to takie proste, szczególnie jak się szybciej leci pomiędzy tymi przeszkodami, ale było naprawdę mega dzisiaj, fajnie i bardzo mi się podobało. Mega przygoda, trochę światła mieliśmy i się rozgrzaliśmy, adrenalina nam dała mocnego kopa.